Monika Kuzia-Czapka, Tło Wydarzeń. Witam Państwa. Wybierany przez mieszkańców co 4 lata reprezentuje ich interesy w gminie oraz powiecie. Sołtys, proszę Państwa, o tej instytucji będę dzisiaj rozmawiała z Danielem Kalickim, sołtysem Sołectwa Mokre. Witam serdecznie. Dobry, witam. Jest Pan sołtysem od? Od 4 lat. To jest moja pierwsza kadencja. Dlaczego Pan wystartował w wyborach? Dlaczego wystartowałem? Uważałem, że trzeba na zmianę troszeczkę na zmianę. U nas nastąpiły zmiany sołtysa. Poprzedni sołtys, kadencja trwała 28 lat poprzedniego sołtysa. No to mieszkańcy mieli duże zaufanie. Tak, można powiedzieć, że tak. Albo nie było innych chętnych? Nie, byli też niechętni, ale może jestem od urodzenia mieszkańcem tej miejscowości, także wszyscy mnie znają. Wieś Mokre to jedna z mniejszych wsi w gminie Sianów. Tak, to jest jedna z najmniejszych w sumie wsi w gminie Sianów, tak. Tradycyjnie na początku roku burmistrz Sianowa zaprasza sołtysów na takie spotkanie po to, by podziękować za pracę i podsumować też ten mijający rok, a teraz już kadencję, prawda? Bo 4 lata dobiegają końca. Tak, ten rok jest taki w sumie wyjątkowy po 4 latach, bo to nie tylko jest podsumowanie roku, ale również całej kadencji pracy jak i sołtysa, tak i mieszkańców, bo zawsze sołtys współpracuje z mieszkańcami. Co udało się zrobić u Pana? W Pana wsi, sołectwie w 2018 roku? Może odpowiem troszeczkę od początku, bo podsumuję troszeczkę całą kadencję, bo to wszystko jest powiązane, że tak powiem. Jak zostałem wybrany na sołtysa, z mieszkańcami pierwszym naszym celem było zagospodarowanie terenu gminnego. To jest działka 1,5 hektara, która była w strasznym stanie, zakrzewiona, zalesiona i tak dalej. Ale mieliście pomysł, jak ją zagospodarować? Tak, mieliśmy pomysł, jak ją zagospodarować, ale mieliśmy bardzo mało pieniążków w budżecie. Tutaj przy wsparciu gminy udało się wykarczować teren. W 2016 roku powstaje boisko. Powstaje boisko o wymiarach 30 na 60 metrów. I tego samego roku zawiązuje się stowarzyszenie w naszej miejscowości, dzięki któremu możemy pozyskiwać pieniądze z innych źródeł. Stowarzyszenie Dobra Wieś Mokre. Tak. Następnie na tym terenie jest zbudowana wiata przy boisku sportowym i dzięki w sumie współpracy mieszkańców stowarzyszenia, współpracy z sołtysem i z urzędem zostaje zagospodarowany teren, może jeszcze nie całkowicie. Ale dzięki temu w 2017 roku odbywają się u nas dożynki. Pierwsze w historii Mokrego. Nie było nigdy wcześniej. To duże wyróżnienie. Duże wyróżnienie. Bardzo zaszczyt. Mieszkańcy byli dosłownie z tego dumni. Oczywiście tutaj też można było liczyć na pracę i współpracę mieszkańców, zaangażowanie. Braliście udział w tych przygotowaniach, tak? Tak, do dożynek. Wystrój całej wsi, terenu, przygotowanie, także super. No i największe w sumie nasze wyzwanie, jeszcze można powiedzieć, to jest rok 2017-2018. Z pozyskanych pieniędzy stowarzyszeniu udaje się postawić budynek, który pełni funkcję zaplecza przy boisku sportowym i placu zabaw. To jest taka świetlica? Taka świetlica właśnie, tak, która ma pełnić właśnie taką funkcję. To jest postawiony budynek typu skandynawskiego, czyli to jest konstrukcja drewniana, ocieplona wełną. Oczywiście też do tej pracy zaangażowały się lokalne firmy, które nam pomagały. Także to zaangażowanie to było wielkie. Mnóstwo osób zaangażowało się. Właśnie ciężko było zebrać tą społeczność lokalną, żeby w to się zaangażowała? Znaczy się, ciężko, nie ciężko. Zawsze, jeżeli coś organizujemy, staramy się coś zrobić, czy to powstawało boisko, czy to ta wiata, plac zabaw, gospodarowanie terenu, spotykamy się z całymi rodzinami. Przychodzą dzieci, przychodzą małżeństwa i w ten czas razem wspólnie jesteśmy. Nie jest to jedna połowa zabierana tej drugiej. I miło mija czas, zawsze jest jakieś wspólne ognisko. Patrząc na to, co udało się Panu zrobić i mieszkańcom we wsi, no można powiedzieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Co macie w planach? Co mamy w planach? Na razie będziemy troszeczkę odpoczywać. Zawsze staramy się też zregenerować te siły. Odbywają się u nas jakieś wycieczki sołeckie, jeździmy sobie Dzień Dziecka, kuliki w zimę. Pomysłów jest mnóstwo. No zobaczymy, czas pokaże. Teraz są wybory w tym roku. Musi być nudno. Nie musi być nudno, naprawdę. Można miło spędzić czas z gronem przyjaciół, znajomych. Niektórym się wydaje, że praca sołtysa to jest taka bułka z masłem. Zgadza się Pan z tym stwierdzeniem? Nie, to jest bardzo ciężka społeczna praca. Zawsze powtarzam, to w urzędzie od samego początku powtarzałem, że to sołtysi stoją na pierwszej linii frontu.
że jakieś mieszkanie ma złość na coś, co niekoniecznie może być winą urzędu czy funkcjonowania danej instytucji, to zawsze sołtys pierwszy oberwie się. Sołtysa mieszkańcy znają najlepiej, przeważnie jesteśmy na ty. Nie boją się powiedzieć, co im leży na sercu. A zanim dotrze do jakiegoś tam pracownika urzędu czy coś, no to już mu trochę przejdzie i tak dalej. No, także... Ale pan pośredniczy też w przekazywaniu, prawda, tych informacji. Funkcja sołtysa głównie na tym polega, żeby przekazywać problemy mieszkańców czy danej miejscowości do urzędu. Zbiera pan też należności za lokalne podatki? Tak, zbieram należności za lokalne podatki. No, roznosimy nakazy płatnicze, jeżeli chodzi o podatek co roku i cztery razy w roku zbieramy podatki. Czyli można u nas uiścić opłatę za podatek. Praca sołtysa jest wynagradzana, ale jest to chyba symboliczne wynagrodzenie. Symboliczna kwota, jest to dieta w kwocie 300 zł. Powiem pani, że jeżeli tak aktywnie sołtys pracuje, jak u nas było to aktywne 4 lata, to nieraz na paliwo do samochodu nie wystarczy. To jest tak śmieszne, ale to tak jest. Dokładnie. Na pana barkach spoczywa też ta aktywizacja społeczno-kulturalna sołectwa, no ale wiem, że z tym nie ma pan problemu. Tak, bo to jest głównie z większością tych osób, z którymi współpracujemy, czy mamy złożone stowarzyszenie, czy są w Radzie Sołeckiej. To są osoby, z którymi się wychowywałem od dzieciństwa. Także teraz śmiejemy się, że jak my się bawiliśmy razem, to nasze dzieci się bawią, a my możemy robić czyli inne pokolenia rzeczy. Już pokolenia kolejne. Tak. My jesteśmy, tak można powiedzieć, że bardzo rdzenną miejscowością. Mało jest rodzin napływowych. Czyli to jest taka wieś, że dziadkowie, rodzice nasi, my, teraz nasze dzieci mieszkają. Dlatego jest taka integracja może też. Tak, integracja. I to jest, tak jak rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o nasze Pomorze, czyli ludzi tutaj napływowych, nie ma takich rdzennych, to taka miejscowość jest naprawdę zżyta. Nie? Już niedługo kolejne wybory, w marcu prawdopodobnie. W marcu, tak, prawdopodobnie. Będzie pan startował? Ja już rozmawiałem z mieszkańcami, że fajnie by było, gdyby ktoś przejął teraz na 4 lata, 5 lat w sumie, teraz kadencja będzie trwała, następne sołectwo. Zawsze mogę pomóc, nowe siły, nowe zaangażowanie, dużo rzeczy jest już utorowanych, że tak powiem. Wystarczy zadbać o niektóre rzeczy. Fajnie by było, gdybym... Przypomnę też, bo jest pan też radnym gminy Sianów. Tak. To jest też moja pierwsza kadencja jako radnego. Tutaj, jeżeli chodzi o pracę moją sołtysa, funkcję bardzo dobrze układała się tutaj z urzędem gminy. Dlatego też postanowiłem kandydować do Rady Miejskiej do Sianowa. Jest więcej teraz tych obowiązków. Jest więcej. Bo i posiedzenia rady, i komisje. I komisje, tak. I tutaj mówię, jeszcze jestem w sumie jednym z założycieli stowarzyszenia, które jest bardzo aktywne i no, jest mnóstwo pracy, mnóstwo. Jeszcze chciałam zapytać o pozyskiwanie pieniędzy, no bo na to wszystko potrzebne są pieniądze. Skąd pozyskujecie te fundusze? To jest środki unijne, FIO, mikrodotacje, małe granty. Wiecie już co, gdzie, jak? Tak, to nie jest też takie, można powiedzieć, proste. Jak założyliśmy stowarzyszenie, to wiele było obaw, że wszystkiego nie wie. Tylko uważam, że jestem takim człowiekiem, że jak czegoś nie wiem, to zapytam się po prostu, a uzyskuję informacje, zawsze tam jakąś podpowiedź, radę, czy jakieś są szkolenia fajne organizowane, na które warto iść. Tylko to znowu zabiera nasz czas prywatny, to wszystko, nie? Ale warto to chodzić i warto uczestniczyć w takich spotkaniach. Właśnie dlatego później są pisane projekty z efektem pozytywnym, że tak powiem. Ja dziękuję panu za rozmowę. Życzę kolejnych ciekawych inicjatyw, pomysłów i aktywnych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Daniel Kalicki, sołtys sołectwa Mokre, był moim i państwa gościem. Dziękuję, do widzenia.